Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejnym hodowcą, który ma gołębia u nas na aukcji, jest hodowca z miejscowości Chełmek, z oddziału 0408. Jaki to jest, kolego Mieczysławie, oddział? Obecnie Tychy. Tychy, 0408. Ale to po prostu 408 nie istnieje, ale w tym roku przeszliśmy, został rozwiązany. Rozumiem. Pierwszy rok jesteśmy po prostu jako oddział Tychy. W tym roku a sekcja Bielu. Ten gołąb, którego kolega Glandes ma tutaj w dłoniach, jest to gołąb z 2017 roku. Gołąb, który tutaj został uhodowany po olimpijce. Bo wypada wspomnieć, że nazwisko Glandes, jeżeli ktoś obserwuje kadrę Polski, to tych gołębi, które reprezentowały Polskę tutaj i na wystawach europejskich, i na olimpiadach, jest dużo. I co ciekawe, w tym roku był trzeci gołąb w Tręczynie, na wystawie ogólnopolskiej. W Tręczynie które miejsce zdobył? Na wystawie tam... Bodaj siódme. Siódme. Tak. No to on miał koeficjent troszeczkę taki większy, to było z kategoria sport F2,59, bo wiem, że czwarty Zbyszko Leksiaka był tam chyba 800 czy 900 dalej. Tutaj oprócz tego też, jak w zeszłym roku, to gołąb z hodowli kolegi Glandysa reprezentował Polskę na olimpiadzie. Jakie miejsce tam zajął na olimpiadzie? Ta samiczka. Tamta samiczka. Po prostu 30-80. Tak. Ona była 13. 13, ale tutaj w Polsce ona była też, co warto podkreślić. Tu mówiliśmy wcześniej o tym młodym w kategorii sport F. Natomiast tamta trzecia olimpijka była w kategorii jakiej? To znaczy tak. Ta olimpijka. Kategorii była w kategorii A. A. Teraz powiedzmy jeszcze wcześniej kolega miał na też gołębie w kadrze Polski. To jakie jeszcze były sukcesy? Tu widzimy, są z tyłu dyplomy, tu widzimy, mamy, teraz już tak się doczytam, widzę z dwóch olimpiad, jeszcze jakieś inne są, tu jest trzecia, widzę, o, zobaczmy ta 3082, ona jest tutaj dyplom, natomiast tutaj są w kategorii sport, jakie? Tam jest z Budapesztu, to jest z olimpiady, tam też reprezentował gołąb 50-67, natomiast tutaj jest 30-49. Tu widzimy, podejdziemy, może pokażemy. Ja może zobaczmy. Tutaj mamy właśnie tego gołębia, co w Budapeszcie. To były dwa gołębie nawet tutaj z Budapesztu, widzę, tak? Tak. Dobrze. W Budapeszcie były dwie samiczki. Czyli widzimy, ostatnie tylko 3 lata patrzymy, a tam jeszcze jeden schowany jest, widzę. O, tutaj kolega szukał trochę nas, bo widzę, tu jest chyba jeszcze schowany z olimpiady, tak? O, to jest skąd? Z Korzeb Europa, z Węgier chyba, bo taki dziwny język, dobrze. Ale nic, siądziemy, pokażemy teraz, czyli widzimy w kategoriach tych gołębie, tutaj z hodowli, które się wywodzą z hodowli kolegi Glandysa, one reprezentują Polskę w wielu różnych kategoriach. Ten gołąb, którego kolega trzyma w ręku, jest gołębiem przeznaczonym na aukcję, to gołąb z 2017 roku, on ma końcowy numer 196 i tak jak powiedzieliśmy na początku, z tego działu 0408. I teraz może coś, ja oddam głos koledze Mieczysławowi, żeby powiedział, po czym ten gołąb jest. Proszę bardzo. No, jest to samczyk ubiegłoroczny, który odniósł kontuzję przed lotami młodymi, bo byłby lotowany. Po prostu otworzyłem drzwi, uderzył o ramo metalowe i lekko uszkodził skrzydło. Przed samym tydzień przed lotami. Został wycofany do rozpłodu. I zostawiłem go do rozpłodu, no z tego względu, że na loty by się już nie nadawał. Tak, ale obecnie miał rewelacyjne, bo z tego co ja tu patrzę, to jest matką tego gołębia, jest właśnie ten gołąb, który reprezentował Polskę na olimpiadzie w Brukseli. Tak. I to właśnie była ta samiczka o numerze 3082, tak jak tu widzimy, to jest matka, tak. A. Natomiast ojcem tego gołębia, warto też wspomnieć, że ten gołąb, ta olimpijka się wywodzi z jakich gołębi? No olimpijka się wywodzi tak, z jednej strony ojcem jest mój lotnik, to jeszcze lotowany w okręgu Bielsko-Biała. Po superlotniku, po takim Holendrze od Jasia Pawia wywodzący się, ja tam miałem po prostu rodzeństwo z tego gołębia, był to super gołąb przez kilka lat, czołowy lotnik okręgu Bielsko-Biała i wywodzi się z tych gołębi, super lotników. No i także ja mam do dziś nawet syna tego, który ma 14 lat, bo już jest jeszcze zdolny, po prostu płodny i tak dalej, jeszcze młode sobie po nim ciągnę. Natomiast matka natomiast, jest Harolda Grimy gołębi. Natomiast matką jest bezpośrednio, to znaczy wywodzi się
to jest oryginalna, pociągnięta do rozpłodu. Po dwóch oryginałach Harada Grimmy, tak, z tego samczyka 3010, jednego z najlepszych czołowych gołębi w tych latach, który był dwa razy siódmy w Polsce, to jest dziadkiem. No i ja sobie tam pociągłem do rozpłodu tych gołąbków, które do chwili obecnej mi się bardzo dobrze sprawdzają. Jak widzimy tego, i po na tych gołębiach, widzimy, te są tytuły. Tak, no i z tych gołębi mam większość do bardzo dobrych gołębi i szybkie gołębie są. To właśnie cieszy, że one powtarzają czołowe konkursy i zawsze co jakiś czas mi się uda po prostu wyciągnąć takiego dość sportowego, po prostu wyczynowego, dobrego gołębia. Ale tutaj jeszcze, jak już jesteśmy, to tak powiedzmy, matka tego gołębia, który reprezentował Polskę w kategorii A na Olimpiadzie w Brukseli, to jest w gołębi Haralda Grimmy, ale też z Haralda Grimmy jest ojciec tego gołębia. Tutaj, jeżeli patrzyliśmy, to ojcem tego gołębia jest gołąb, tutaj patrzę w ściągę, to jest też z hodowli kolegi Glandysa, 70-97 gołąb, którego ojcem jest uciągnięty gołąb specjalnie z olimpijczyka od Haralda Grimmy, tego, który zdobył na olimpiadzie w Dortmundzie tak. W 2005 roku miał złoty medal, bodajże koeficjent, tak. Tutaj 9,05 w kategorii C. Tak. I to jest z tych gołębi właśnie tutaj takich ustępów, a matką tego gołębia, tego prababką niejako, tego którego kolega tutaj Glandys trzyma, jest gołąb, który pochodzi od hodowli. I tutaj mamy właśnie rodowód, warto zwrócić uwagę. To jest ten gołąb, co ciekawe, bo rozmawialiśmy, to jest Tomasa Wezelsa, ale to jest 2008 roku samica i ciągle płodna. Ciągle płodna, do chwili obecnej, jeszcze mi daje bardzo dobre gołębie. No, ale teraz jak popatrzymy, to Tomas Wezels miał tego gołębia uhodowane z oryginała Louisa van Bergena, ale po Gumareusa Leysena gołębiu Witpen 11. Natomiast z drugiej strony, od strony matki, tego gołębia 409, to był gołąb wywodzący się z gołębi Louisa Driansena. Czyli dużo się sprawdza. Dobre pochodzenie. Bardzo dobre pochodzenie. Takie pokażmy jeszcze skrzydło temu gołębiowi. O, tak wygląda skrzydełko. Już taki jest trochę pomięty. No, troszkę go trzymamy. Bo się go jest tak. Widzimy tam szczegóły pochodzenia w rodowodzie, możemy zobaczyć. O, i tak jak mówię, dzisiaj ten gołąb będzie można go zobaczyć w internecie. Jest gołąbek. Po prostu taki typowo lotnik. Niestety miał pecha, że ten. Na pewno by leciał teraz już jako roczny, ale kontuzja go wyeliminowała z lotu. Czyli mamy syna olimpijki od kolegi Glandysa, dlatego zachęcamy do zainteresowania się tym gołębiem i zapraszamy wszystkich 14 kwietnia 2018 roku do Katowic, do Galerii Szyk Wilson, ulica Oswobodzenia 1, tam gdzie będziemy mieli wiosenny kiermasz gołębi i te gołębie będzie można oglądać, no i dokonać tej zakupu, jeżeli będzie w stanie zaoferować cenę wyższą niż została w internecie uzyskana, będzie mógł tam na miejscu tego gołębia, że tak powiem, kupić. Także na razie dziękujemy bardzo, do zobaczenia, a kolegę Glandysa na pewno jeszcze kiedyś odwiedzimy, żeby pokazać więcej gołębi, które tak dobrze tutaj, tak jak kolega powiedział, się co jakiś czas coś pokazuje, a widzimy, co jest bardzo ciekawe, że w różnych kategoriach. I życzę kolegom dobrych lotów, pogodnych. I w sezonie 2018, bo już w obecnym sezonie się sezon właśnie rozpocznie. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dziękuję. Dobry lot.